te obawy, że władze rosyjskie jednak uderzą i będą naciskać na Tatarów. Ja nie wiem, jak się do tego odniesiesz, to znaczy, czy rzeczywiście jest tak źle? No, rzeczywiście tak twierdzą sami Tatarzy krymscy i tak wynika to z moich rozmów, które odbywają w ostatnich dniach. Ja byłem jeszcze dzisiaj rano w Bachczysaraju, czyli ostatnie dwa dni tam spędziłem i rzeczywiście miałem tam możliwość porozmawiania z Tatarami krymskimi i to, co się dzieje jakby z ich społecznością, jest niepokojące. To znaczy w zasadzie od początku aneksji Krymu przez Rosję szacuje się, że zniknęło bez wieści około 20 Tatarów krymskich i taki ostatni przypadek to jest dosłownie przypadek sprzed 16 dni, dzisiaj minie 16 dzień, kiedy właśnie w Bachczysaraju zniknął 31-letni Ibragimow, to jeden z takich młodych działaczy Medżlisu Tatarów krymskich. Znaczy nie tyle zniknął, co został porwany, bo akurat w pobliżu miejsca, z którego został uprowadzony, tam znajdowała się kamera i na nagraniu widać, jak jego samochód zostaje zatrzymany w nocy. On z tego samochodu wychodzi i zaczyna w pewnym momencie uciekać, bo rozumie, że znaczy zauważył jakieś niepokojące objawy i po prostu zostaje wciągnięty do innego samochodu. Co jest niepokojące, to na tym filmie widać, że osoby, które go wciągają do tego samochodu, są ubrane w policyjne mundury. I tutaj no, rzeczywiście sami Tatarzy krymscy, wczoraj rozmawiałem z ojcem Ibragimowa, oni codziennie spotykają się przed jego domem i też no, starają się jakoś reagować na każdą taką oznakę, jakby czy jakieś informacje, która wskazywałaby, czy też wskazywała na jakiś samochód podobny właśnie tego samochodu, którym został on prowadzony i takie patrole jakby Tatarów krymskich wyruszają w te miejsca, z których jakby napływa ta informacja. Oczywiście przekazują to również do organów, takie informacje do organów ścigania. Mówisz, że Erwin Ibragimow był członkiem Medżlisu, czyli tego samorządu w tej chwili już nielegalnego z perspektywy rosyjskich władz, samorządu tatarskiego. Mówi, że to jest około 20 zaginionych. Czy to są podobne właśnie biografie, czy to są ludzie, którzy byli aktywni, mężczyźni, jak rozumiem głównie, którzy byli aktywni w tym środowisku, czy wśród Tatarów? Ja przypomnę, to Tatarzy stanowią w tej chwili 11-12% mieszkańców Półwyspu, jak rozumiem. No tutaj trudno jakby pociągnąć może wszystkich pod jeden mianownik, ale rzeczywiście no, znaczna część tych osób, które zniknęły, po prostu była aktywna w swoim środowisku. Może nie wszystkie te 20 osób, nawet mi trudno jest powiedzieć dokładnie, jaka to jest liczba, to jest liczba wymieniana mniej więcej, podawana przez samą społeczność krymskich Tatarów na Półwyspie. Natomiast to nie tylko chodzi zresztą o te uprowadzenia, no, które są jakby takim najbardziej jakby bolesnym momentem, ale to też chodzi o to, że Tatarzy krymscy mają duże problemy z prowadzeniem chociażby działalności biznesowej. Tutaj niektóre z kawiarni w Bachczysaraju zostały zamknięte, dlatego że po prostu nie przedłużano jakby im zezwoleń na prowadzenie właśnie tej działalności. No, to jest jakby generalnie taka atmosfera, o której oni sami mówią, że właśnie takiego nacisku, który no, taka atmosfera właśnie pewnego nacisku jakby ze strony władz rosyjskich, które oni odczuwają na Półwyspie. Były też doniesienia o przeszukaniach, tak? Wchodzą do mieszkań. Tak, to jest niestety częste zjawisko, czyli właśnie takie przeszukania, które mają miejsca, areszty i w ostatnim czasie, w zasadzie od początku roku, to są oskarżenia właśnie dotyczące działalności tych Tatarów, które zostały zatrzymane, w ich działalności w ramach partii Hizbut Tahrir, która jest zakazaną partią i islamistyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej. I czy to jest, czy ta informacja, nie wiem jak tą organizację jakbyś słuchaczom opowiedział, jak bardzo to jest to radykalna grupa, a jak jednak nie, to znaczy, czy jest potencjał? Ja powiem tylko, tak, rzeczywiście to jest partia, która jest zakazana, jakby jej działalność jest zakazana w Federacji Rosyjskiej, ale na przykład ta partia może działać w Stanach Zjednoczonych. Więc jakby to pokazuje, że nie jest, tutaj oni opowiadają się za politycznymi środkami, wyłącznie politycznymi, jeżeli chodzi o budowę tego takiego islamskiego państwa, czyli powrotu do idei kalifatu. Natomiast no, odrzucają, przynajmniej w oficjalnych wszystkich swoich dokumentach, odrzucają użycie siły. Mówiłeś też, że stworzyli Tatarzy patrole, to znaczy właśnie jaka jest reakcja na to, jak ludzie co myślą, uciekać, radykalizują się, bierność.
Czyli ja pytałem się przez ostatnie kilka dni, rozmawiając z trenerami, pytałem się jakby właśnie, co oni zamierzają dalej robić, no bo w tej sytuacji, rzeczywiście w takiej ciężkiej sytuacji, no zdawałoby się, że takim z jednych kroków mogłoby być po prostu wyjazd z półwyspu, chociażby na terytorium Ukrainy, czy też do Turcji, ale jednak większość z tych moich rozmówców uważa, że po tej ciężkiej walce, którą oni prowadzili w czasach Związku Radzieckiego i potem, kiedy udało mi się w końcu wrócić na teren Krymu... No powiedzmy, że Tatarzy niemal wszyscy zostali przez Stalina, przypomnijmy, deportowani, wywiezieni z Krymu i wracali dopiero właśnie lat 80. Pod koniec lat 80., tak, początek 90.